Nie wiem, czy muszę przypominać, co czytamy, co rozważamy. Wszyscy chyba wiemy dobrze. Księga Daniela. Rozważamy Księgę Daniela. Chcę wam się przyznać, że chyba jestem pierwszy, który najwięcej potrzebuje i najwięcej korzystam z tego. Kiedy siedzę, tak zawsze jest, prawda? Tak zawsze jest. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to normalne. Kucharka, kiedy gotuje, to ma dostęp do wszystkiego. I tak się to dzieje. Dlatego chcę wam powiedzieć, że niesamowite błogosławieństwo jest, jeżeli chodzi o mnie. I jeżeli wy doświadczacie tego błogosławieństwa też, to bardzo się cieszę z tego powodu. A dzisiaj chcemy czytać następny rozdział, to jest 9 rozdział Księgi Daniela. Chcemy zastanowić się, rozmyślać. Wiecie, przechodziliśmy w czasie historycznym, kiedy Daniel jako młody chłopak, 14 lat, został zabrany do niewoli. Z wieloma, naprawdę z wieloma Izraelitami właśnie w tym wieku. I dzisiaj będziemy na to spoglądać znowu, ale tylko takim migawce. Dzisiaj się będziemy skupiać na innej rzeczy. I to jest niesamowite, że przez tyle lat, bo nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że w 9 rozdziale jesteśmy, kiedy już niewola w Babilonie, niewola narodu izraelskiego w Babilonie trwa 68 lat. Zdajecie sobie sprawę? 68 lat. Tak. I Daniel w tym momencie jest już sędziwy, jest seniorem. I popatrzcie się, od młodych, najmłodszych lat nic nie ubyło w jego wierze. Nic nie ubyło w jego zapale, w drodze za Panem. Ciągle jest tym samym świeżym człowiekiem, kochającym Boga, który nie daje się w kompromis, nie odpuszcza w ogóle, ale słowo Jego, Jego obecność jest najcenniejsza. Amen. Widzimy, że ciągle modli się w żywy sposób, otwiera okna, ciągle w jego sercu jest tęsknota za Jerozolimą, za Izraelem, za narodem wybranym, za Jeruzalem. Jego serce boleje, dlatego otwiera swoje okna w stronę Jerozolimy i modli się 3 razy dziennie. I dzisiaj będziemy widzieć coś, co niesamowicie przemieniło znowu w kolejny etap, który przemienił Daniela. Myślę, że i nas. Otwórzmy może Księgę Daniela, 9 rozdział. Zaczniemy od przeczytania tego rozdziału. Cenne, cudowne Słowo Boże. W pierwszym roku panowania Dariusza, syna Achaszwerosza z rodu medyjskiego, który został uczyniony królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę, że w księgach podana jest liczba lat, które zgodnie ze słowem Pana do proroka Jeremiasza miały upłynąć nad ruinami Jerozolimy. Chodzi o 70 lat. Zwróciłem się z tym do Pana Boga, aby zgłębić tę rzecz w modlitwie. W prośbach o miłosierdzie, w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga i w modlitwie wyznałem. Ach, Panie Boże, wielki i budzący lęk, dochowujący przymierza i okazujący łaskę tym, którzy Cię kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego ludu mieszkającego w ziemi. Po Twojej stronie, Panie, jest sprawiedliwość, a nam, jak to jest dzisiaj, wstyd okrywa twarz, nam pochodzącym z Judy, mieszkańcom Jerozolimy, a też całemu Izraelowi, bliskim i dalekim, we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś nas z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd okrywa twarz nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Lecz u Ciebie, Panie, naszego Boga, jest miłosierdzie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Tobie i nie słuchaliśmy głosu Pana, naszego Boga, wzywającego nas, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. I cały Izrael przekroczył Twoje prawo i odwrócił się, aby nie słuchać Twojego głosu. Dlatego dotknęła nas klątwa i przysięga zapisana w prawie Mojżesza, sługi Bożego, gdyż zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. I spełnił swoje słowa, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że sprowadzi na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie miało miejsca to, co wydarzyło się w Jerozolimie. Jak zostało zapisane w prawie Mojżesza, spadło na nas całe to nieszczęście, a my nie ubłagaliśmy Pana naszego Boga przez odwrócenie się od naszych win i poprzez wnikliwe doznawanie Twojej prawdy. Dlatego Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, ponieważ sprawiedliwy jest Pan nasz Bóg.
we wszystkich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Lecz teraz, Panie Boże nasz, który wyprowadziłeś swój lud mocną ręką z ziemi egipskiej i swoje imię uczyniłeś sławnym, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy, postąpiliśmy bezbożnie. Panie, według Twojej całej sprawiedliwości niech odwróci się. Prosimy Twój gniew i Twoje wzburzenie od Twojego miasta Jerozolimy i od Twojego świętej góry, gdyż z powodu naszych grzechów i win naszych ojców Jerozolima wraz z Twoim ludem została wydana na hańbę wszystkim, którzy nas otaczają. Lecz teraz wysłuchaj, Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i jego prośby o miłosierdzie. Rozjaśnij swoje oblicze na Twoją doszczętnie zniszczoną świątynią ze względu na siebie, samego Panie, nakłoń mój Boże swego ucha i usłysz, otwórz swoje oczy i spójrz na nas, nasze zniszczenie i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem, gdyż nie ze względu na naszą sprawiedliwość składamy przed Twoje oblicze nasze prośby o miłosierdzie, lecz ze względu na Twoje wielkie miłosierdzie. O Panie, usłysz, o Panie, odpuść, Panie, dostrzeż spraw, nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to Twoje miasto i Twój lud. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech oraz grzech mojego ludu Izraela, zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana mojego Boga, za świętą górę mojego Boga. Gdy więc jeszcze mówiłem, w modlitwie ta postać Gabriel, którego zobaczyłem poprzednio w widzeniu, przyleciał do mnie, ponaglony mniej więcej w czasie ofiary wieczornej. Wyjaśnił mi rzecz w tych słowach, Danielu, wyszedłem przed chwilą, aby pomóc Ci, to jasno zrozumieć. Już na początku, gdy zacząłeś prosić o miłosierdzie, wyszło słowo, a ja właśnie przybyłem, aby Ci je oznajmić. Gdyż jesteś cennym skarbem, zrozum więc to słowo i rozważ to widzenie. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi, Twojemu świętemu miastu dla dopełnienia się nieprawości, dla rozprawienia się z grzechem, dla przebłagania za winę, dla wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości, dla potwierdzenia widzenia i proroka i dla namaszczenia miejsca najświętszego. Dlatego wiedz i zrozum od wyjścia zarządzenia o tym, by wrócić i budować Jerozolimę do pomazańca księcia jest 7 tygodni i 62 tygodnie. Powróci i będzie odbudowana z rynkiem i z wałami obronnymi, chociaż w trudnych czasach, a po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nic mu. A miasto i świątynię splądruje lud przychodzącego księcia jego, zaś kresem powódź i do końca wojna, postanowione spustoszenia. I doprowadzi do potwierdzenia przymierza z wieloma na jeden tydzień, a w połowie tygodnia spowoduje zniesienie ofiary krwawej i z pokarmów. I na krańcu pasma obrzydliwości będzie wywołujący spustoszenie, aż dopełnienie owszem postanowione wyleje się na pustoszącego. Ostatnie wersety tego rozdziału są bardzo, bardzo skomplikowane. Przyznacie? Wiecie, gdzieś tam w komentarzach znalazłem, chcę się Wam przyznać i mówię to otwarcie, bardzo dużo korzystam z książek, z komentarzy, z mądrych wypowiedzi, ludzi namaszczonych, ludzi, którzy mają Ducha Świętego i mają zrozumienie. Bo zrozumiałem na początku, że nie ma sensu na nowo wymyślać koła, skoro już jest wymyślone. Jeżeli ktoś już przeszedł jakąś drogę, warto skorzystać z jego rady. Zgadza się? Dlatego bardzo się cieszę z tego, że wielu ludzi rozważa to słowo, tak jak Daniel, który był przed wydarzeniami. Tak teraz my jesteśmy po wydarzeniach dzisiejszego tego słowa, które przeczytaliśmy, ale jakże ono jest świeże i dzisiaj na czasie. Zaraz do tego dojdziemy. Co tutaj czytamy? W tym rozdziale czytamy, że Daniel po tej wędrówce, jak czytaliśmy historyczne te części, pierwsze sześć rozdziałów, pamiętacie o Lwiej Jamie? To takie najpopularniejsze historie Daniela, kiedy był w Lwiej Jamie. To wiecie, zanim był w tej Lwiej Jamie, to on już był po tym przeżyciu, które teraz żeśmy przeczytali. Dlatego, że napisane, że w pierwszym roku to się stało, a Daniel już, to właśnie w tym roku Daniel miał to widzenie, modlitwę i znalazł te słowa. Ale zanim to będziemy do tego dochodzić, to chciałbym trochę w tle historycznym, co się dzieje. Daniel jest sędziwy i wiecie, kiedy przechodzi, to jest niesamowite. I powiem Wam tak, przyznam się Wam szczerze, z całej Księgi Daniela, kiedy miałem może 20 ileś lat, ten rozdział najbardziej wstrząsnął chyba mną zdziwieniem. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że Daniela w moich oczach miałem jako niesamowitego proroka. Kogoś bardzo niesamowitego. Wiecie, człowiek, który wykształcony, zna kilka języków, jest drugi po królu. Wiecie, mijają królestwa, już trzeci czy czwarty król z kolei, a on ciągle jest na najwyższym stanowisku w kraju.
autorytet nie do podważenia, niesamowicie, wiecie, mąż prawa. Ktoś niesamowity, kto dochodzi nie swoimi zasługami, ale to jest łaska Boża. Bóg wywyższył Daniela. I kiedy to widziałem, kiedy zobaczyłem, to sobie pomyślałem, no prorok na naprawdę wysokim stanowisku. Kiedy czytałem Księgę Daniela, któryś tam raz, wiecie, wiele lat temu, i przypomina się mi to za każdym razem, to kiedy natrafiłem na ten moment, kiedy znajduję Daniela, że on czyta Księgę Jeremiasza, to byłem w szoku, byłem zdziwiony. Myślę sobie, Boże, przecież on ma objawienia bezpośrednio od Ciebie. On wykłada sny, on wykłada proroctwa, przepowiada to, co ma nadejść, i on idzie do biblioteki po książkę i czyta. Nie byle jaką książkę, ale Pismo Święte. I to mi daje taki pierwszy strzał, że możesz być obeznany, obczytany, możesz być naprawdę teologiem, możesz być niesamowicie kim przez Boga używanym, na którego wszyscy patrzą, że chciałbym takim być. Ale pamiętajmy jedną zawsze ważną zasadę. Słowo Boże jest Słowem Bożym. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest wysoko postawiony przez Boga, czy jest dopiero co startującym. Sięgajmy po Słowo Boże, bo to jest Boże objawienie. Amen. Dlatego to mnie bardzo ujęło. Zobaczyłem, wiecie, ja w tym czasie, ja wam kiedyś mówiłem, że w swoim życiu, w moim świadectwie, ja nie umiałem czytać Pisma Świętego, nie umiałem czytać Biblii. Nawróciłem się, wiecie, kiedy przyszedłem na to spotkanie, nie miałem żadnej wiedzy o Bogu, nie miałem żadnej wiedzy. Słyszałem na szkółkach niedzielnych te wspaniałe historie, jak Pan Jezus chodził i uzdrawiał ludzi. Ale wiecie, ja nie miałem żadnej teologicznej wiedzy. Ja nie wiedziałem, że się trzeba nawrócić, nic nie wiedziałem, po prostu nic nie wiedziałem. To, co usłyszałem, to było, że wszyscy zgrzeszyli, i brak im chwały Bożej, a zapłatą za grzech jest śmierć. To było wszystko, co dotarło do mojego serca. Wiedziałem, że jestem wśród tych wszystkich i idę na śmierć. I to, co wtedy zrobiłem, to przyjąłem wiarą. Potem, kiedy, wiecie, chciałem zacząć czytać Słowo Boże, Pismo Święte, bo wiedziałem, że wszyscy wierzący czytają, podglądałem, patrzyłem. W tamtych czasach wszyscy nosili Biblię. Dzisiaj znowu wracamy do tego, bo jak patrzę na was, to wiecie, mój duch rośnie. Notatki, Biblię, czytamy. Amen. Halleluja. Ktoś kiedyś mi powiedział, nie wiem, czy to był mój dziadek, czy ktoś powiedział, że lubi, jak się szkartuje te Biblię, ten usługujący, bo jest czas pomyśleć. Dzisiaj mamy wszystko rzucone i od razu szybko. Zgadza się? Ale kiedy masz czas przewrócić kartkę, jest czas pomyśleć. Okej. I wiecie, chciałem powiedzieć wam, że to zwróciło moją uwagę w tym rozdziale. Wielkie zdziwienie, że ten mąż Boży, prorok Daniel, czyta Pismo Święte. I co on tam znajduje, kiedy czyta Księgę Jeremiasza? To jest też ciekawe, bo Jeremiasz żył w podobnym czasie jak Daniel. Być może, że kiedy Daniel był dzieckiem, kiedy chodził do świątyni swoimi rodzicami, kiedy chodził na zgromadzenia, kiedy chodził składać ofiarę, słyszał Jeremiasza, właśnie tego proroka. I jakiekolwiek opinie były takie czy inaczej. Jeremiasz był w namaszczeniu, był w urzędzie proroczym, a wiecie, w Izraelu i bardzo dobrze, Bogu dzięki za to, że ustanowienia były takie, kiedy był urząd króla, proroka i kapłana, to było bardzo wysokie stanowisko. Ich prace, ich przemyślenia, ich wypowiedzenia były spisywane, były zwijane, były, wiecie, to wtedy nie była Biblia, ale to były zwoje. I to było wszystko składane w miejscach, w świątyni, w takich bardzo cennych miejscach. Wiecie, kiedy byłem w Izraelu, widziałem, jak bardzo cenią te słowa do dzisiaj. I to było wszystko składane. Każdy prorok, który był w urzędzie proroczym, to, co wypowiedział, to, co było powiedziane, czy się to komuś podobało, czy nie, to był w urzędzie i to było zapisywane. I dzięki Bogu, bo jeżeli by tam była eliminacja, dzisiaj nie mielibyśmy połowę Biblii. Ale to było zapisane i my to mamy dzisiaj. Amen. Halleluja. I wiecie, Księga Jeremiasza była zwinięta i spisana. Ja sobie myślę, nie wiem, nigdzie tego nie przeczytałem, ale tak sobie myślę i myślę, że się zgodzicie ze mną, albo przynajmniej dołożycie coś ze swojej wyobraźni, że kiedy Nebukadnezar zagrabił w Jerozolimie, ograbił świątynię, wiemy, że naczynia zabrał ze świątyni, wiemy, że zostało splądrowane, wiemy, że zostali wzięci do niewoli. Ja jestem przekonany, że i te księgi zostały zabrane do Babilonu. I one tam były złożone. Być może nawet sam Daniel był przeznaczony do tego, bo wiecie, on był przełożonym nad wszystkimi tymi wróżbitami. Więc te księgi bardzo często mówiły o z przeszłości, o rzeczach, które się mają wydarzyć. Być może on je księgował gdzieś tam w tej bibliotece, tak nazwijmy sobie to. Być może on wiedział o wszystkim, co tam jest ułożone. I wiecie, w swoim czasie on idzie,
On idzie, wyciąga księgę Jeremiasza, on go jeszcze być może pamięta, być może słyszał o jego działalności i zaczyna czytać jego księgę. Żebyśmy mogli zobaczyć, co tam przeczytał, musieliśmy otworzyć księgę Jeremiasza. Może otwórzmy to, co Daniel przeczytał. 25 rozdział księgi Jeremiasza, od 8 wersetu. Dlatego tak mówi Pan zastępów, ponieważ nie słuchaliście moich słów, to ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona północne, oświadcza Pan, wezwę też Nebukadnezara, króla Babilonu, mojego sługę. Następnie sprowadzę ich wszystkich na tę ziemię, a na jej mieszkańców i na wszystkie okoliczne narody. Zniszczę was i te narody zupełnie. Uczynię je przedmiotem zgrozy i zdumienia i ruiną na zawsze. Sprawię, że umilkną u nich odgłosy wesela i radości, głos nowożeńca i jego wybranki, turkot żaren i zagasną światła lamp. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem. Zamieszkujące je narody służyć będą królowi Babilonu 70 lat. Widzimy pierwsze miejsce, kiedy Daniel napotyka na słowo, co się będzie działo. I wiecie, on był uprowadzony w wieku 14, około 14 lat i przypomina sobie, jak żywe te słowa są, które Jeremiasz wypowiadał, zanim to się stało. On je wypowiadał i zostały zapisane, zanim to się stało. I wiecie, 14 lat, ale było też wiele naprawdę setek, tysięcy może młodzieńców zabrane do niewoli, do Babilonu właśnie z Izraela, którzy może być nawet mieli już w planach małżeństwo czy wyjść za mąż. Widzicie, jak żywe te słowa były. Daniel otwiera oczy i mówi, Boże, przecież to o tych czasach jest napisane. Tak się stało. Zupełnie Twoje słowo się sprawdza, pomimo, że prawie 70 lat minęło. Dzisiaj to mogę widzieć i oddać Tobie chwałę, jak dokładnie to jest napisane. Że wiele było ludzi rozerwanych, rozłączonych, nie doszło do związków, do małżeństw. Żarna, czyli zostało spustoszone, nie było jedzenia, nie było światła lampy, no bo przecież było spustoszenie i hańba. I wiecie, wszystkie narody obrabowały. Kiedy nie ma murów, kiedy nie ma obrony, to wiecie, co się dzieje. I Daniel to widzi wszystko i na końcu czyta, że to będzie na 70 lat. Jeremiasz pisze tak bardzo wprost. Myśmy sobie powiedzieli, że w księgach proroczych cyfry mają bardzo specyficzne znaczenie. Niekoniecznie należy ich interpretować dosłownie. Wiecie, jeżeli chodzi o lata, jeżeli mówię siódemka, dziesiątka, zwłaszcza siódemkę i dziesiątkę w Biblii, bo są to symboliczne cyfry. Myśmy sobie na zeszłym spotkaniu powiedzieli o tym. I tutaj Daniel czyta o Jeremiaszu. Wiecie, wyobraźcie sobie teraz seniora, sędziwego, który ciągle wie, że i pamięta jeszcze, jak cudownie było w Jerozolimie. Otwiera każdego dnia okna w tę stronę, modli się 3 razy dziennie. I teraz doczytuje się i robi coraz większe oczy i mówi 70 lat, przecież to już prawie, że jest ten czas. Wyobraźcie sobie. Ja wam powiem taki przykład, jak byłem w wojsku, to było coś niesamowitego, jak się wychodziło już do cywila. Na 30 dni przed wyjściem, to był miesiąc, to człowiek odliczał godziny, minuty, sekundy. Słyszałeś, jak tyka zegar. A byłeś 2 lata, półtorej, no zależy, kto ile był. I wiecie, ja trochę sobie tylko mogę porównać, ale to nie jest porównanie 2 lata do 70 lat. Przeżyjesz całe życie, oczekując. I teraz dowiadujesz się, czytasz, że to nastąpi dla twojego życia być może jeszcze. Coś niesamowitego. Słuchajcie, spróbujmy się wczuć w tę rolę. Ale co dalej Daniel czyta? On nie skończył na tym, wiecie, na 70 i mamy, przewróćmy znowu kartkę, żeby pomyśleć. 29 rozdział, jeszcze dalej będziemy czytać. Księgi Jeremiasza, 29 rozdział, 29 od 10 wersetu. Przeciwnie, Pan mówi tak, nawiedzę was, gdy nad Babilonem przeminie 70 lat, dopiero wtedy spełnię moją obietnicę i ponownie sprowadzę was na to miejsce. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Wysłucham was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, pozwolę wam się znaleźć, oświadcza Pan. Odmienię wasz los, zbiorę was ze wszystkich narodów oraz ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, oświadcza Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, z którego was zesłałem. Do tego miejsca może przeczytajmy. I wiecie, Daniel, możecie sobie teraz wyobrazić, co musi mieć w swojej myśli, co musi teraz wiedzieć. Czyta proroctwo, że 70 lat się dopełnia.
I teraz sobie wyobraźcie tę scenę, chciałbym to przypomnieć, że dowiaduje się w tym momencie, że kiedy on czyta Jeremiasza, że ma iść do lwiej jamy. Co byście pomyśleli? Co mi tam jakiś lew? Skoro naród wybrany wychodzi do niewoli. Amen? Bóg obiecał. Wiecie, zupełnie inna perspektywa, kiedy masz objawienie. Zupełna inna perspektywa w życiu jest, kiedy masz Słowo Boże. Kiedy Bóg do ciebie mówi. Halleluja. Amen. Okoliczności mogą pokazywać różne rzeczy. Mogą zapadać różne decyzje, nawet na najwyższym szczeblu rządu czy króla. Kiedy masz objawienie, jesteś bezpieczny w jego rękach. I to jest to miejsce, kiedy jest Daniel. Dowiaduje się, że właśnie jutro ma być w lwiej jamie. No to mówi, no okej, no skoro z nimi muszę być, ale wiem, z kim jest ze mną, będzie zawsze Bóg. Amen. Halleluja. I nie będziemy wracać już do lwiej jamy, ale chciałbym ten obraz wam pokazać. To mniej więcej w tym czasie było. Ale teraz Daniel jest zajęty czymś innym. Wiecie, kiedy ci jego słudzy, bo wiecie, że on mieszkał jako wysoki urzędnik państwowy, mieszkał w domu, na pewno nie w chatce jakiejś tam gdzieś na uboczy, w lesie, ale w potężnym domu, kiedy powiedział, że przyszedł na górną izbę i poszedł do góry się modlić, więc tam były piętra, więc on nie mieszkał w piwnicy, w suterenie, ale mieszkał w dużym domu. Poszedł, miał specjalny pokój do modlitwy z oknami otwartymi w stronę Jerozolimy. I ci słudzy wszyscy, oni mieli piękne pole do popisu, dlatego że Daniel miał niesamowity plan. Kiedy zobaczył, że naród izraelski ma możliwość wyjść, on się modlił nie tylko 3 razy dziennie, ale ja tutaj widzę w tym słowie, że on się modli bardzo, bardzo ze zmożoną naprawdę siłą. Amen. Jest tutaj napisane w tej samej, tej jednej modlitwie, którą żeśmy przeczytali, możemy kilka szczegółów, kilka punktów wyłuskać, które potrzebne nam też są w modlitwie, kiedy modlimy się wstawienniczo. To jest coś niesamowitego. Jak on był obczytany i objawione miał to, jak należy się modlić, jak należy się wstawiać. Mojżesz tak się modlił. Wiecie, ja myślę, skąd on to wziął? On czytał księgi. Mojżesz tak się modlił. To było zapisane. On też to musiał przeczytać. To nie było dla niego coś nowego. On wiedział, jak się modlić. Słuchajcie, i zaraz będziemy o tym mówić. I on stoi, czy klęczy, czy pada na twarz, wyciąga ręce, modli się w stronę Jerozolimy, a ci oglądają, patrzą, mieli pretekst do tego, aby go oskarżyć. A on na to nie zwraca uwagi, bo ma wyższy cel. On pości. Słuchajcie, ta modlitwa to nie była codzienna tak, tylko taka modlitwa, tak jak każdego dnia, rano, w południe, wieczór. Ale to było coś więcej. On zaczął pościć, jest napisane, we włosienicy, w popiele. On przestał jeść smakołyki, pokarmy, które wiecie, które tak naprawdę człowieka cieszą. Całym sobą zagłębił się w modlitwę, miał naprawdę wysoki cel. Co go skłaniało do tego? Wiecie, trochę martwi to. Kiedy Daniel przeczytał to, tam jest napisane, że zaczną się modlić i szukać i zbliżać się do mnie, mówi Bóg. Wtedy ja ich wysłucham i sprowadzę ich z powrotem. Kiedy popatrzył się na swój naród, kiedy popatrzył się na swoich rodaków, a miał, wiecie, jako urzędnik państwowy, miał wgląd, co się dzieje w kraju, to za bardzo nie widział tego poruszenia. Zgadza się? Jeszcze kilka lat temu, kiedy trzeba było oprzeć się, stanąć, to miał tylko 3 przyjaciół. Nie wiemy, ile ich dokładnie tam było, bo nie czytamy o tym, że było więcej. Być może było więcej ludzi, którzy byli sympatykami. Ale 3 miał przyjaciół wiernych, którzy nie skłonili się żadnemu bałwanowi. Oddawali cześć Bogu jedynemu. A Daniel, kiedy to widzi, wiecie, jest trochę zmartwiony, jest zasmucony. Bo obietnica jest i warunek jest. Ale co się dzieje? Czy będziemy w naszym kraju, czy będziemy w Jerozolimie? Wiecie, on się już może nie musiał o nic zmartwić, bo miał już swoje lata. Miał już dosyć dobry wiek, więc za chwilę mógł być u Pana. Ale co, jakie serce jest Daniela? Popatrzcie się, on nie przepuści tego, że ja już tutaj, wiecie, ta emeryturka dojdzie i już jest koniec. Swoją drogą chcę powiedzieć, że on ciągle był na pełnym etacie. 80-letni człowiek, ciągle pełny siły, pełny życia. Od samego początku Księgi Daniela, jeżeli byś chciał wiedzieć, jak to zrobić, to jest napisane, to jest dobra dieta. Amen. Modlitwa, co najmniej 3 razy dziennie. Ale przede wszystkim całym sercem stać przy Bogu i oddawać chwałę, cześć Jemu. Amen. To jest warunek, aby dobrze żyć. Aby móc funkcjonować do późnej starości. Halleluja. My to widzimy na nasze oczy. Amen. Te cudowne owoce. Więc idziemy dalej. Daniel
patrzy się na swoich rodaków i słuchajcie, to trochę go martwi. Widzi, że oni, to już jest trzecie pokolenie, tak jakby nie było. Oni, kiedy wyszli z niewoli, jako młodzi ludzie, zaczęli zakładać rodziny. Może pożenili się, powychodzili za mąż. Być może podjęli pracę. Być może, wiecie, królestwa się zmieniały, już były zupełnie inne warunki. Nie musieli pracować niewolniczo. Może już podjęli pracę, może już byli nie tylko uchodźcami, ale już mieli jakiś status obywatela. Może mieli trochę lepiej, może jakiś biznes własny założyli, może już się coś rozkręcało. Ale Bóg tego nie miał wcale im za złe. Słuchajcie, tutaj nie ma nigdzie wzmianki, że Bóg miałby to za złe. Jedyne, co jest warunkiem, to jest to, aby się odwrócili od bożków, aby pokutowali i wołali do Boga, aby zawrócili do Niego. Bóg tylko tego jednego pragnął, aby mieć społeczność, kontakt z ludźmi. Wiecie, jak to jest niesamowite serce Boga. Kiedy o tym myślę, że nawet, wiecie, te rzeczy wszystkie, które my sobie myślimy, to muszę przestać, tamto muszę przestać, tamto muszę przestać, z tego muszę zrezygnować. Bóg nie mówi ci, że z czegoś masz zrezygnować. On chce, żebyś przylgnął do Niego i był Jego przyjacielem. On chce twojej relacji. Tego jednego tutaj Bóg chce. Chce, żebyście to bardzo mocno uchwycili. Czego Bóg chce? Chce, żebyś był blisko mnie. Wtedy, kiedy jesteś blisko Boga, wtedy jesteś szczęśliwy. Takim nas Bóg stworzył, naprawdę. Dokładnie tak, w takim miejscu nas stworzył. Jeśli rybę wyjmiesz z wody i postawisz ją na stół, gdzie jest all inclusive, jest wszystko do zjedzenia i mówisz, rybko, jedz, masz wszystko do zjedzenia, czego tylko nie skosztowałeś w swoim życiu. Czy ona będzie szczęśliwa? Prawdopodobnie za chwilę, tylko ostatni raz machnie ogonem i padnie. Nie z głodu, ale to nie te warunki. Dlatego człowiek jest stworzony do relacji, do społeczności z Bogiem. Jeżeli go wyjmiesz do innego środowiska, nigdy nie będzie szczęśliwy. Tylko w obecności Bożej człowiek jest szczęśliwy. Jakbym chciał, żeby więcej ludzi to zrozumiało, naprawdę. To jest niesamowita myśl. Amen. I Daniel się modli. Słuchajcie, ta modlitwa zapada w serce. Ja takie 4 punkty sobie zapisałem. On się modli całym sobą. Słuchajcie, modlić się do Boga całym sobą. Daniel pokazuje nam, jak wygląda modlitwa. On się modli całą swoją duszą, sercem, całą siłą. On podejmuje post, on to widać na zewnątrz. Słuchajcie, to nie jest modlitwa tylko tak w cichości, w sercu gdzieś tam, ale on się modli głośno, on wyraża to głośno, on otwiera okna, nie wstydzi się tego, mówi to głośno. Amen? Słuchajcie, i on wyraża swoje serce, wylewa przed nim swoje serce. Chcę was zachęcić, jeśli jeszcze nigdy takiej modlitwy nie miałeś, zacznij. Modlij się całym sobą, zacznij się modlić głośno, zacznij modlić się. Dzisiaj słyszałem takie fajne świadectwo, że ktoś w domu, w innym pokoju modlił się głośno. I to było świadectwo, tu w tym domu są wierzący ludzie. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy z moim szwagrem głosiliśmy na mieście Ewangelię i mieliśmy spotkania modlitewne przed każdym wyjściem na miasto. Że to było w mieście, słuchajcie, to modliliśmy się bardzo intensywnie, bardzo głośno, ale też ludzie się nawracali i wiemy, że owoce tej modlitwy były bardzo wielkie. W pewnym momencie, bo diabeł nie lubi głośnej modlitwy, niechbyście nie wiedzieli, w pewnym momencie ktoś na drzwiach napisał kartkę: Bóg słyszy, nie trzeba tak głośno. Halleluja. Ale myśmy się cieszyli z tego, że diabeł nienawidzi głośnej modlitwy. Amen. Dlatego modliliśmy się głośno, a ludzie się nawracali, kiedy żeśmy za każdym razem wychodzili. I chcę ci powiedzieć, że nie wstydź się. Nie rób niczego na pokaz, ale też nie rób niczego, żeby schować. Amen. Bądź sobą, naprawdę modli się. Jeżeli się modlisz w kościele, módl się w domu. Halleluja. Amen. Wiecie, to nie jest modlitwa taka, wiecie, nie rozgraniczajmy tego, żebyśmy przy jedzeniu gromili złe duchy. Amen. To nie tak. Bo jeżeli modlimy się i dziękujemy, to jesteśmy wdzięczni, jesteśmy szczęśliwi. To jest modlitwa poranna, wieczorna, modlitwa w południe. Zgadza się? Daniel tego nie przestał. Ale kiedy nam zależy, kiedy potrzebujemy, słuchajcie, mamy taki dzisiaj plan, żeby ludzie byli zbawieni. Amen? Już za tydzień jesteśmy, słuchajcie, kiedy to o tym myślę, to już jestem podekscytowany tym, żeby ludzie byli zbawieni, żeby słyszeli Ewangelię i mogli odpowiedzieć na nią tak albo nie. Amen? To musi być przemodlone, to musi być i właśnie ta modlitwa jest potrzebna dzisiaj, żebyśmy wiedzieli. Daniel się tak modlił, może jeszcze jest czas, może zrób dzień postu. Chciej oddzielić się od czegokolwiek innego, ale chciej się wgłębić w modlitwę, to jest dobre. Amen? Odgranicz to, halleluja. I ta aktywność bardzo mocno jest podkreślana. Wiecie, kiedy byłem, ja już wam to mówiłem, w Izraelu, ja widziałem, jak ludzie się modlą, którzy tak naprawdę oczekują dopiero co Mesjasza. A my mamy wszystko, i potrzebujemy modlić się, aby to się działo, co jest obiecane. Amen?
Wiecie, swoją drogą, jak zatytułowałem te dzisiaj nasze spotkanie, rozważanie ze Słowem? Obietnica, modlitwa, spełnienie. Na koniec sobie wytłumaczymy, jak to jest bardzo ważne. Bez jednej rzeczy nie wydarzy się nic. Amen. I dlatego chcę dzisiaj teraz się skupić szczególnie na modlitwie. Chcę się skupić na tym, jak bardzo ważne jest to, kiedy nasze usta są otwierane. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce bardzo mocno, On chce w partnerstwie, w przyjaźni, On chce w relacji z Tobą działać na ziemi. On nie zrobi tego, czego, co masz zrobić Ty. Amen. I teraz jest ważne bardzo, kiedy my wychodzimy ewangelizować, kiedy wychodzimy świadectwem, idziesz do pracy i będziesz spotykał ludzi. To jest ważne, aby się modlić, aby być gotowy. Apostoł Paweł, największy z apostołów, można tak powiedzieć teraz, kiedy on prosi za każdym razem, módlcie się, aby kiedy zacznę głosić, aby drzwi Ewangelii były otwarte. Amen? Wiecie, jak to jest ważne, modlitwa, to jest taki szturm. Kiedy ktoś widział kiedyś na działania wojenne, to najpierw jest przypuszczany szturm. Albo bombardowanie, albo szturm. I to musi rozbić największe takie bastiony wroga. Kiedy zostanie rozbite te bastiony wroga, wtedy dopiero może wejść piechota, może wejść desant, cokolwiek innego, żeby przeprowadzić działania. Ale najpierw musi być szturm i to jest modlitwa. I Daniel o tym doskonale wiedział. Popatrzcie się, tyle lat, a Daniel już modli się taką modlitwą stawienniczą. I on modli się całym sobą. Chciałbym do tego szczególnie zachęcić. Kiedy jest spotkanie modlitewne, nie bądźmy bierni, ale módlmy się. Wiecie, ktoś kiedyś mi powiedział, że w Słowie Bożym jest takie bardzo fajnie wytłumaczające, że nie bądźcie wielomówni jak poganie, bo nie dla wielomówności zostanie wysłuchać. A jestem tego zdania, że żeby zacząć się modlić, to musisz zacząć od wielomówności. Zrób to w komorze. Tam nikt cię nie musi oceniać, ani ty niczego nie potrafisz nikomu udowodnić. Zacznij modlić się na maksa. Zacznij modlić się tak, aż ci braknie słów i zaczniesz prosić, aby Duch Święty ci dał słowa. Amen? Nie bójmy się wielomówności. Wiecie, to słowo najczęściej diabeł używa w kościele. Wielomówność. Nie módl się tak jak wielomównie, bo to, wiecie, to jest mantra. Módl się, módl się. Słuchajcie, czy takie dziecko, które jest małym dzieckiem, mam przypuśćmy 3-latka, na pewno to jest dziewczynka, bo dziewczynki strasznie dużo gadają. Ma 3-latka, wyobraźcie sobie, i mówi czemu, a dlaczego, a mamusiu, dlaczego, a mama mówi tak, bo a dlaczego tak, a mówi tak, a dlaczego tak, bo tak. Słuchajcie, czy przestają kochać to dziecko? Jeszcze bardziej go kochają. Szczebioce, szczebioce, szczebioce i wiecie, nie idzie, czasami byś już chciał powiedzieć, no, ale kochają Go jeszcze bardziej. Tak samo jest z Bogiem, jeszcze bardziej. On kocha Ciebie, kiedy Ty przychodzisz do Niego i non-stop szczebiocesz. Dlatego nie przestawaj się modlić. Kiedy spotkanie modlitewne, sama nazwa mówi, modli się na maksa, amen? Weźmy to do serca. Daniel o tym doskonale wiedział. Wiedział, kiedy się modlić. Dlatego to jest bardzo ważne. Nie upuszczajmy nic na tonie, ale chciejmy przychodzić. A kiedy nam zależy, to wiedzmy, jak się modlić. I teraz czytamy dalej. Co on robi dalej? Daniel robi co? Modli się ze szacunkiem do Boga. Słuchajcie, tutaj jest niesamowity punkt. On modli się ze szacunkiem. On przychodzi w uniżeniu, ale przychodzi bardzo odważnie. Popatrzcie, jak on zaczyna modlitwę. Boże, wielki, straszny, który tak naprawdę siejesz grozę. Słyszymy to? Amen. On wie, jaki jest Bóg potężny, jaki On jest sprawiedliwy i niesamowity, jaki jest święty, jaki jest potężny, ale przychodzi do Niego odważnie. I to jest ten punkt. Wielu ludzi z tego powodu, że Bóg jest tak potężny i wiecie, kiedy czytają Słowo Boże, to mówi, nie, to lepiej się nie modlić, to lepiej tak z daleka, wiecie. To boję się Boga. To nie ta bojaźń. Słuchajcie, nie ta bojaźń. To jest strach, to jest niedobre. Bojaźń Boża to jest przybliżać się do Boga. Amen? A jak zgrzeszysz, to jeszcze bardziej się przybliżaj do Boga. Proś Go, bo to jest tylko On, który udziela łaski. Amen? Człowiek ma takie coś w sobie, że jak zgrzeszy, to ucieka. Albo zrobi coś złego, to ucieka od Boga. Chce, żeby Go nie widział. Potem Bóg musi pytać, gdzie jesteś? Ale zawsze do Boga idź. Bądź odważny i wiedz, kim On jest. Zawsze wiedz, kim On jest. Bądź odważny, przychodź do Niego. Daniel o tym wie. On wielkim szacunkiem, wielką bojaźnią przychodzi. Słuchajcie, Bóg tutaj do niego mówi, przez Gabriela mówi do niego mężu miły w jednym tłumaczeniu, a w innym mówi skarbie. Powiedzcie mi, kiedy użyliście ostatnio do kogoś słowa skarbie? No, używajcie często tego słowa, to jest dobre słowo.
Ale do kogo używacie tego słowa? Czy nie jest to najbliższa osoba? Chcę wam pokazać coś. Popatrzcie się. Bóg z Danielem jest w relacji skarbu, czyli tak blisko, jak najbliższa osoba, jak małżeństwo, jak ukochani, jak zakochani w sobie. Pomimo tego Daniel wie, kim jest Bóg. Jaki wielki szacunek przed jego autorytetem i obliczem. Amen? To jest niesamowite. Mi to kiedyś zobrazowało fajnie, kiedy byliśmy na jakiejś wycieczce i były takie, wiecie, nie wiem, jak się to nazywa, takie góry, kiedy wychodzisz na górę, jest takie obramowanie, taka barierka, wielu ludzi do tego nie podchodzi i popatrzcie się na dół tam, a tam autobus wygląda jak kropka. Jedzie taką dróżką małą. I patrzy się, a tam jest chyba z 500 metrów na dół. Kiedy byłem na takiej wycieczce i wiecie, patrzyłem się tak na dół, to aż mi zaparło w piersi dech. I sobie myślę, jak piękne, jak niesamowite widoki. Jak potężne i piękne to jest, słuchajcie. Ale kiedy popatrzyłem się na dół, to nogi się mi zaczęły drżeć i mówię, to jest śmierć. Strach. I to jest piękny obraz, słuchajcie. Jest jedno piękno, ale musisz też być świadomy, że jeden krok i jest koniec. Kiedy przychodzimy do Boga, musimy być zupełnie świadomi tego samego, że Bóg jest twoim przyjacielem, jest tym, który kocha ciebie i mówi do ciebie skarbie, ale kiedy przychodzisz do Niego, to On jest kumplem z klasy albo tam na meczu. To jest Bóg. Amen? Halleluja. Daniel o tym wie i przychodzi. Następne, co tutaj zapisałem sobie. Skrucha, poczucie grzechu, utożsamianie się z ludem, przyznanie słuszności, kary i sprawiedliwości Bożej. Słuchajcie, co jest niesamowitego. Kiedy Daniel modli się w modlitwą stawienniczą, przechodzi po tym wszystkim, po tym wstępie przechodzi do modlitwy wstawienniczej. I Daniel tutaj mówi, zgrzeszyliśmy, postąpiliśmy źle. Posłuchajcie, Daniel być może w swoim życiu, poza tym, że był nieposłuszny rodzicom, może narozrabiał trochę, może się w dzieciństwie źle uczył, chociaż wątpię w to. Zadania nie robił. Zgadza się? Poza tym on nie miał okazji zgrzeszyć tak konkretnie, a utożsamia się z najcięższymi grzechami swojego ludu. Woła za swoim narodem. I tu się zaczyna modlitwa wstawiennicza. Kiedy chcesz się modlić wstawienniczo, stajesz w miejscu tego, który zawinił. To zrobił Chrystus. Mojżesz tak samo się modlił. Kiedy modlił się za ludem, kiedy prosił, kiedy Bóg powiedział, zniszczę ten lud, skończę z nimi, to Bóg stanął i mówi, Boże, zgrzeszyliśmy, rzeczywiście zasłużyliśmy na to, co nas czeka. Nie ma w ogóle żadnych dwóch zdań, że jakiekolwiek usprawiedliwienie jest dla nas. Jest zupełnie tak, jak powiedziałeś. Zgrzeszyliśmy, jesteśmy winni wszystkiego, co powiedziałeś. Tak. Zasługujemy na śmierć. Ale nie proszę Ciebie o wymiar sprawiedliwości, ale proszę Ciebie o łaskę, bo u Ciebie jest łaska i miłość. Popatrzcie się, jak niesamowita modlitwa. Tu nie ma usprawiedliwiania siebie. Wiecie, jak się często dzieje u nas? U mnie tak było bardzo często. Duch Święty mnie tego uczy, że muszę się ukorzyć. Kiedy ktoś Ci powie, że musisz to zrobić, czemu nie zrobiłeś tego, a tamtego, to się tłumaczysz, bo nie miałem czasu, bo byłem tu, bo byłem tam, bo byłem tak zapracowany, Słuchajcie, widzicie, co to jest? To jest usprawiedliwianie się. Daniel niczego takiego nie robi. On mówi, tak, zgadza się, nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Totalnie jesteśmy winni tego, co powiedziane jest. To jest prawda. Zasługujemy tylko na śmierć i na zesłanie, na karę. Zupełnie to jest prawda. Niesamowite miejsce. Pomyśleliście o tym? Kiedy modlisz się o kogoś, kiedy modlisz się o bliskich, stajesz tak jakby na pierwszy strzał między nim a Bogiem. Dzięki Jezu, że to Ty zabrałeś wszelki grzech. Będziemy do tego dochodzić. Muszę sobie zostawić najwięcej czasu na ten moment. Co dalej? Daniel następnie mówi, że Boże, jesteś sprawiedliwy. On wie, że Bóg jest sprawiedliwy. Słuchajcie, u Boga nawet jedna malutka rzecz nie będzie naprawdę zniwelowana, żeby tam powiedzmy przymknął oko, a tego tam nie daruje. Bóg jest sprawiedliwy i każdy szczegół u Niego się liczy. Jeśli coś nie jest czyste,
podlega karze, podlega pod sąd, podlega na śmierć. Amen. Dlatego musiał przyjść Jezus Chrystus, bo nikt z nas by tutaj nie był w stanie podnieść wzroku do góry. A tak jesteśmy przed Bogiem. Amen. Co tam następnie napisane? Słuchajcie, dwie rzeczy. Daniel mówi, jest przekonany o tym i my musimy też o tym wiedzieć. On wie, że u Boga jest zmiłowanie i przebaczenie. Jest o tym święcie przekonany. Dlatego, że teraz wypowiada słowa: Boże, wiem, że u Ciebie jest łaska i przebaczenie. Tylko Ty jesteś Bogiem, który się może zmiłować, zlitować, odpuścić nasz dług. Tylko Ty możesz przebaczyć winę. Tylko Ty możesz zniszczyć grzech. I Daniel się bardzo modli o to, bo wie. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Jeśli ja się bardzo, bardzo chciałbym, żeby lud Boży zawsze wiedział, że u Boga jest miłosierdzie i przebaczenie. Amen. Niepotrzebnie wiele godzin spędzone jest przez to, że ludzie nie wiedzą, że u Boga jest miłosierdzie i przebaczenie. Amen. Mój dziadek mi mówił zawsze, jeżeli coś ci się przytrafi, to masz 2 minuty na to, nic więcej. Nie trać czasu. 2 minuty to wystarczy, żeby przyjść do Boga, ukorzyć się i wyznać. Amen. Idź zawsze, leć, biegnij zawsze, od razu, w pierwszej kolejności. Tylko u Niego jest przebaczenie i miłość, i litość. On Cię wysłucha. Amen. Amen. Dlatego szatan bardzo często ludzi trzyma w poczuciu winy. I tak jeden dzień, i drugi dzień, i trzeci dzień. I sobie myślą, ja teraz już chyba już zapłaciłem. Już tydzień, to już zapłaciłem za to. Nigdy nie zapłacisz. Idź od razu do tego, który zapłacił. Amen. Halleluja. Skrucha, poczucie winy naszego Boga jest zmiłowanie. Nie dla naszej sprawiedliwości, ale dla Twojego miłosierdzia, Boże, wznosimy przed Tobą swoje oblicze. Przekonanie, że przebaczy. I teraz popatrzcie się, konkretna sprawa. Słuchajcie, to, co teraz Daniel zrobił, jest dla mnie niesamowite, czego się uczę i powiem Wam, jestem w tym jeszcze słaby. Daniel powołuje się na to, ma mocne argumenty, żeby Boga przekonać, jeżeli tak mogę powiedzieć, że to jest jego sprawa. Boże, przecież to jest Twój interes, Twoja sprawa. To jest Twoja dziedzina, to jest Twój naród, to jest Twoje królestwo, to jest Twoja Jerozolima, to jest miasto, które jest Twoim imieniem nazwane i lud, który jest nazwany Twoim imieniem. Boże, nie dopuść, żeby hańba Tobie była przynoszona przez to spustoszenie, które tam się dzieje w tym mieście. Rozumiemy to? Bóg, Daniel przychodzi do Boga w bardzo konkretny sposób. Wiecie, nawet taki powiedziałbym odważny. My dzisiaj w modlitwie, jakby tak zaczęli się modlić, to wielu z nas by się zastanawiało, czy można. Ja Wam powiem, można. Trzeba. Amen? Trzeba, dlatego że zobaczymy za chwilę, że Daniel został wysłuchany w wiele, wiele więcej sposób, niż do tej pory prosił. On się modli, Boże, przecież to Twoja sprawa jest, przecież to jest Twój lud, Twój naród, to są Twoi ludzie. Ci, którzy chodzą na deptaku, to są Twoi ludzie. Boże, przecież to Ty masz w swojej miłości, aby ich zbawić. To jest Twoja naprawdę sprawa. Ty chcesz każdego z nich. Nie chcesz, żeby ktokolwiek zginął. Boże, nie dopuść do tego, proszę Ciebie. To będzie, jeżeli oni pójdą na śmierć, to będzie brak chwały dla Ciebie. Kiedy oni będą zbawieni, to będzie chwała dla Ciebie. Boże, Ty będziesz uwielbiony przez to. Świadectwa tych ludzi dojdą aż do nieba. Amen? Słuchajcie, jaka niesamowita modlitwa. Zapiszcie to. Zacznijmy się tak modlić. Zacznijmy się modlić, że to jest Boża sprawa, żeby ludzie byli zbawieni, żeby Królestwo Boże się rozszerzało, żeby demony były wypędzane, żeby uzdrowieni byli ci, którzy są chorzy. Boże, przecież to jest Twoja chwała. Przez to będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie, jeśli to się będzie działo. Boże, prosimy Ciebie o to. Amen? Chcielibyśmy się o to modlić. Słuchajcie, to jest żarliwa, gorliwa modlitwa. Mamy nie tak długo, ale mamy czwartek modlitwę. Chcielibyśmy to zapisać i wprowadzać. Amen? Halleluja. Chciałbym, żebyśmy naprawdę tutaj mocno podkreślili, zaakcentowani argumenty. Wiecie, Daniel jeszcze dalej się posuwa. To nie jest koniec. On przypomina Bogu, co się wydarzyło w historii. On mówi, Boże, to już było, to nie jest nic nowego. To, co ja mówię teraz, to nic nowego. W Egipcie, kiedy Ty wyprowadziłeś naród izraelski, to była o wiele większa sprawa. Tam było o wiele więcej, tam miliony ludzi wyszły. Przecież niemożliwego dokonałeś. Boże, Ty jesteś Bogiem cudów. Jesteś niesamowity i już raz to zrobiłeś. Możesz zrobić jeszcze raz. Popatrzcie się. Niesamowicie. Wiecie, serce Daniela mnie tutaj bardzo porusza. Kiedy w modlitwie, abyśmy przychodzili, modląc się o naszych bliskich, wiedząc, że to jest Boża sprawa i tak w taki sposób przedstawiając Bogu. Amen? Jak to bardzo często my chcemy kogoś przekonać i wydaje nam się, że to jakby na nasze konto.
Chciejmy to porzucić raz na zawsze i powiedz mi, Boże, to dla Ciebie, bo to Twoja sprawa jest. To jest Twoja sprawa, aby w Bożym Królestwie się dobrze działo. Amen. Halleluja. I na samym końcu on mówi tak. Jeruzalem jest Twoje i Twoim imieniem nazwane. Boże, tu nie chodzi o nas, ale chodzi o Ciebie. Ze względu na Twoje imię. Zupełnie jakbym Mojżesza słyszał. Słuchajcie, modlitwa wstawiennicza. Boże, tu chodzi o Twoją chwałę, o Twoje imię. Tu chodzi o Twoje wielkie, potężne imię. Amen? Dlatego tak się modlmy. Bądźmy odważni. Dlatego chcę podkreślić jeszcze raz. Nie krępujmy się, kiedy się modlimy. Bądźmy w tym odważni. Amen? Na sam koniec Daniel, kiedy się jeszcze modli, on mówi, Boże, odpuść, Boże, przebacz, Boże, wejrzyj, Boże, zmień. Wiecie, to jeszcze jest takie uwieńczenie tego wszystkiego, że to tylko Bóg może zrobić. Przychodzi wieczór i mniej więcej w okresie, w czasie składania ofiary, gdzieś to tam znalazłem, że to jest około godziny trzeciej, czwartej, przychodzi do niego Gabriel. Przychodzi Gabriel i co on mówi? Właśnie te słowa. Gdy więc jeszcze mówiłem w modlitwie, postać Gabriel, którego zobaczyłem poprzednio w widzeniu, przyleciał do mnie, słuchajcie, to nie tylko przyszedł, ale przyleciał do mnie, ponaglony mniej więcej w czasie ofiary wieczornej, wyjaśnił mi rzeczy w tych słowach. Danielu, wyszedłem przed chwilą, aby pomóc ci to zrozumieć. Już na początku, gdy zacząłeś prosić o miłosierdzie, wyszło słowo, a ja właśnie przybyłem, aby ci je oznajmić, że jesteś cennym skarbem, tak właśnie w niebie o nim mówią. Zrozum więc to słowo i rozważ to widzenie. Gabrielowi bardzo zależy na tym, żeby Daniel dobrze zrozumiał to słowo. Dlatego przyleciał, on, słuchajcie, to nie szedł, ale on mówi od samego początku. Na początku, kiedy zacząłeś się modlić, to już się stało. To nie było, kiedy Bóg się przysłuchał i mówi, okej, w porządku, wszystkie punkty się zgadzają się, możemy posłać anioła. Nie, od samego początku. Bóg widzi serce. Słuchajcie, nasze słowa są bardzo, bardzo dla nas ważne, ale Bóg widzi serce, zanim ty powiesz słowo. Amen. On wie, co ty powiesz i on zna twoje serce, on wie dokładnie i on już posyła pomoc, on już posyła anioła. Bóg nigdy nie czeka, on nigdy nie zwleka, nie potrzebuje tego robić, po prostu on działa. On, kiedy widzi twoje serce, on chce już działać i on to robi. Amen? I tutaj widzimy bardzo dobrze to. I kiedy Gabriel przychodzi, wiecie, tutaj w tym punkcie mamy bardzo niesamowity obraz. W innym tłumaczeniu jest napisane, że przyleciał Gabriel i dotknął Daniela. Wiecie, ja to zwróciłem uwagę na to, że w poprzednim momencie, kiedy Gabriel rozmawiał z Danielem, on nie był w stanie przyjąć tych słów, on padł na twarz, nie był w stanie, stracił przytomność. Tak jest, kiedy spotka się ciało ze świętym. Ale tutaj Gabriel od razu wzmocnił, posilił Daniela, dlatego że widział, jakim wielkim jest boju modlitewnym i nie jest w stanie tego wytrzymać, dlatego od razu go posilił. Dotknął go, posilił, postawił i był w stanie od razu słuchać. I teraz słuchajcie, co mówi Gabriel. Mówi bardzo ważne słowa, chcę ci powiedzieć i musisz być bardzo trzeźwy, musisz to słyszeć, musisz to zakodować. I co tutaj mówi Gabriel do Daniela? Mówi o czasie. Słuchajcie, Daniel modli się o 70 lat, skończył się 70 lat, jest podekscytowany tym, niesamowicie rozgrzane jego serce. Ten staruszek naprawdę z wielką mocą się modli. Postanowił nawet wziąć sprawy w swoje ręce, widząc naród, który nie jest zbyt chełpi się do tego, aby prosić Boga o przebaczenie. Więc zaczął prosić w jego imieniu, w imieniu narodów. Wyraził tam nawet książąt, słuchajcie, wyraził władzę. Modli się o władzę, mówi, równie z władzami, wszyscy razem zgrzeszyliśmy, zawinniliśmy przeciwko Tobie, Boże. I teraz Daniel słucha, a Gabriel mu mówi, 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu świętemu miastu dla dopełnienia się nieprawości, dla rozprawienia się z grzechem, dla przebłagania za winę, za wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości, dla potwierdzenia widzenia i proroka i dla namaszczenia miejsca najświętszego. Chciałbym, żebyśmy te punkty sobie jakoś tak mocno przyswoili. 77, tak jest nazwane w hebrajskim, to jest ten czas. Ale chciałbym tutaj bardzo zastrzec, że nie kojarzmy tego, nie wyliczajmy, bardziej skupmy się na czasie, Bożym czasie. Amen. To są liczby, to są cyfry pełni. Oczywiście, kiedy wyliczymy, to do ciekawości tylko powiemy na końcu, że zgadza się to nawet do lat. Ale chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważny szczegół. Pierwsza rzecz, którą tutaj jest powiedziane, że kres grzechu
i niegodziwości. Pierwsza rzecz to jest kres grzechu i niegodziwości. Po tych latach anioł objawia Danielowi, że przyjdzie czas, że będzie koniec grzechu. Popatrzcie się. Jest takie słowo w Nowym Testamencie. Daniel go jeszcze pewnie nie znał, bo apostoł Paweł go dopiero powiedział 500-600 lat później. Ale jest napisane, że Bóg daleko więcej uczyni tego, o co prosimy, albo nawet o czym myślimy. Amen? Pamiętacie takie słowo? Daleko więcej. Daniel jeszcze jest przejęty. W tę modlitwę jeszcze jego serce jest przejęte grzechem narodu. Jest przestraszony, przejęty tą modlitwą, widząc grzech narodu, że to się może nie stać tych 70 lat, jeśli grzech będzie panował dalej. Rozumiemy to? I teraz Gabriel mu objawia, że za tyle czasu grzech zostanie usunięty. Za 70 siódemek, czyli powiedzmy, jeżeli by licząc lata, 70 razy 7, 490, wtedy tego nie wiedział w ogóle Daniel, widział tylko cyfrę. Ale będzie usunięty grzech. Popatrzcie się, teraz co musi się dziać w sercu i w głowie Daniela, tego sędziwego, kochanego staruszka. Grzech usunięty. Słuchajcie, teraz walczymy z grzechem, składamy ofiary. Właściwie to nie mamy gdzie składać tych ofiar i żyjemy w grzechu, bo świątyni nie ma, Jerozolimy nie ma. Więc jesteśmy przegrani, straceni. Ale za 70 siódemek grzech będzie usunięty. Widzicie tę dobrą nowinę, którą Daniel słyszy? On się modli o 70 lat, o wybawienie z grzechu narodu izraelskiego, a Bóg mu mówi, że cały świat, wszyscy będą wolni od grzechu. Grzech zostanie usunięty. Coś niesamowitego. Nie umie tego ogarnąć. I słucha dalej. Co jest drugi punkt? Zaprowadzona będzie wieczna sprawiedliwość. Słuchajcie, pozbycie się grzechu to jest jedna rzecz. Kiedy pokutujemy, kiedy przychodzimy do Boga i wyznajemy grzechy, On nam je przebacza i nie mamy grzechu. Jesteśmy czyści, zgadza się? Jesteśmy jakby w pozycji neutralnej przed Bogiem. Ale co teraz? Ja sobie wyobrażam, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy byliśmy w poprzednim stanie, w starym życiu, kiedy przychodziliśmy i wyznawaliśmy grzechy. Kiedy ktoś miał możliwość spowiadać się, wyznawać grzechy. Ja wierzę w to, że każda spowiedź, każdy, kto szczerze to robi, to jest wysłuchane przez Boga i jest oczyszczone, jest przebaczone. Amen? Ja w to wierzę. Ale teraz jaka straszna tragedia, kiedy masz przebaczone grzechy i jesteś przez 15 minut czysty. No bo co dalej? Się boisz, że wyjdziesz z tego kościoła i za chwilę zgrzeszysz kolejny raz i znowu jesteś czarny. Zgadza się? Bóg mówi drugi punkt, przez Gabriela mówi, będzie sprawiedliwość. Daniel mówi, Boże, jak to możliwe? Przecież tylko Ty jesteś sprawiedliwy. Będzie usprawiedliwiony każdy. Mało, że bez grzechu, to będzie usprawiedliwiony. Co znaczy usprawiedliwiony? Że może przyjść bezpośrednio do Boga, bez składania ofiar. Że jest zupełnie czysty i usprawiedliwiony. Amen? Nie będę rozszerzał, to jest moc krzyża, zapraszam, już na niedługo, w maju. Trzeba się zapisać, żeby to zgłębić, zrozumieć. Trzeci punkt mówi, wizje prorocze będą zapieczętowane, inaczej wypełnione. Tutaj mamy w słowie napisane tak, dla potwierdzenia widzenia i proroka. Dla potwierdzenia proroka i widzenia. Słuchajcie, widzenia i proroctwa zostaną zapieczętowane. Co to znaczyło? To znaczyło tak, że kiedy Daniel otworzył księgę Jeremiasza, ten zwój, kiedy zaczął go czytać i kiedy przeczytał go do końca, to zapieczętował na koniec przeczytane, załatwione. To nam symbolizuje, że wszystkie proroctwa zostały wypełnione w tym czasie. Wszystkie proroctwa, które były przepowiedziane, wizje i proroctwa, w tym czasie zostaną, tak jakbyś przeczytał i zostały zamknięte, zapieczętowane, stało się. Jednym słowem to mogę podsumować. Wykonało się. Amen? To jest niesamowite. To mamy trzeci punkt. Wiecie, prorocy tęsknili do tego momentu, żeby to, o czym prorokują, się spełniło. To jest obietnica, spełnienie. Amen? Jest obietnica i jest na końcu spełnienie. Marzą o tym, żeby spełniło się.
I tutaj właśnie jest powiedziane, że wszystkie te proroctwa, wszystkie te widzenia się spełnią w tym właśnie czasie. Słuchajcie, niesamowity czas. Daniel jest coraz bardziej podekscytowany. Czwarty punkt mówi tak. Za 70 siódemek najświętszy będzie namaszczony. Namaszczony znaczy to samo, co Chrystus, Mesjasz. Tutaj mamy w naszym tłumaczeniu i dla namaszczenia miejsca najświętszego. Słuchajcie, co się wtedy stało? Przyjdzie Mesjasz i wtedy się stało to, że zasłona została rozdarta na pół i że miejsce najświętsze jest dostępne do wszystkich ludzi. Amen? Widzicie to? Kiedy Daniel o tym słucha, na kilka wieków przed wykonaniem tego, jest pewnie zdumiony, jest zaskoczony i nie umie w to dosłownie tego połapać, nie umie tego uwierzyć. Ja wiem, że jego serce anioł musiał przygotować, żeby to umiał przyjąć. Ale dzięki Bogu, że zapisał tak cudowne słowo. Jest to zapisane, a my dzisiaj to czytamy i rozkoszujemy się tym. Słuchajcie, my z tego skorzystaliśmy i korzystamy każdego dnia. Amen. To w nim mamy przebaczenie grzechów i na tym się nie kończy zbawienie. Mamy usprawiedliwienie. Mamy wszystkie proroctwa się wypełniły w Chrystusie. Amen. Wszystkie w Chrystusie się wykonały. On umarł za nasze grzechy. On stał się przekleństwem za nas. On zapłacił cenę za całą nieprawość. I popatrzcie się, Daniel modlił się o naród wybrany, żeby po 70 latach mogli wejść do miejsca świętego, składać ofiarę. A tutaj Gabriel objawia Danielowi, Danielu, za 70 siódemek nie będzie trzeba składać ofiary, bo ktoś złoży raz na zawsze doskonałą ofiarę. Miejsce najświętsze będzie dostępne dla wszystkich ludzi na ziemi. Słuchajcie, mi się kolana uginają. Dla wszystkich ludzi na ziemi, co jest powiedziane, że każdy będzie mógł przyjść do Boga bez proroka, bez kapłana, bez pośrednika, bezpośrednio do Boga dzięki ofierze pomazańca. To jest dalej napisane tutaj. Amen? Widzimy to? Jak niesamowite objawienie. Dlatego Gabrielowi tak bardzo zależało, aby Daniel to zrozumiał i zapisał. To jest coś niesamowitego. I czytamy dalej teraz, co się dzieje. Mesjasz. To zobaczy Jerozolima. Zobaczy to Jerozolima. Ale mamy teraz jeszcze 26, 25, 26 i 27 werset. Te właśnie takie bardzo zawiłe. I chciałbym, żeby to w jednym zdaniu zabrzmiało, bo są bardzo proste. Halleluja. Tak byśmy chcieli, prawda? Kiedy Daniel już wie, co się dzieje, anioł wyjaśnia mu, że ten okres 70 siódemek będzie się dzielił na trzy takie okresy. Pierwszy okres to będzie 7 siódemek. I to jest ten czas, kiedy będzie odbudowana Jerozolima. Kiedy będzie odbudowany dziedziniec i wał. I to jest to odniesione do czasów Nehemiasza i Ezdrasza, prawda? To na pewno znacie wszyscy, lepiej ode mnie. Kiedy naród izraelski miał wyjść z niewoli, to już nie babilońskiej, bo babilońska była, ale już jest Medo-Persja, a potem Persja. Kiedy mieli wyjść i odbudować, i wiecie, ta pierwsza, jak to powiedzieć, podróż tych Izraelitów odbyła się za króla Cyrusa, kiedy dekret był wydany. I to jest ten okres pierwszych 7 siódemek. Nawet gdyby, słuchajcie, gdyby to policzyć literalnie, dosłownie, to 7 siódemek to jest 7 razy 7, 49. Rzeczywiście po 80 latach, za 49 lat trwało odbudowanie. I to się stało. Nawet gdyby to literalnie odzwierciedlić. Możecie to sprawdzić. Ja tego nie chcę koniecznie namawiać, bo nie to jest celem mojego przesłania. Ale jest to udokumentowane. Następno drugi okres tego czasu to było 72 siódemki. 62, przepraszam. 62 siódemki. I wiecie, ten czas praktycznie się nie działo nic. Jest takie nawet powiedzenie, że przed przyjściem Mesjasza wszyscy milczeli. Nikt nie prorokował, nikt niczego nie objawiał. Oczekiwali wszyscy na Mesjasza. To jest ten czas. I potem jest jedna ostatnia siódemka. Zgadza się? Tak tutaj jest napisane. Ostatnia siódemka. I co to jest? Ta ostatnia siódemka, ja bym się chciał tutaj najbardziej skupić, bo to mnie niesamowicie, moje serce raduje. Wiecie, kiedy popatrzymy się na to, w oryginale podobno jest napisane tak, sprawdzałem tylko w komentarzach, wierzę temu, że to jest w
ostatniej siódemce. Te wydarzenia są w ostatniej siódemce. Wielu myśli, że ta ostatnia siódemka jest przełożona na czasów ostatecznych. To nie jest prawda, dlatego że wtedy my byśmy byli jeszcze w grzechu, nie byłoby zbawienia. W tej ostatniej siódemce dzieją się najważniejsze rzeczy, które dotyczą nas. I to jest ten czas, kiedy nawet wziąć literalnie, znowu byśmy wzięli tę ostatnią siódemkę, to jest połowa siódemki, jak tam jest napisane, w połowie tygodnia zostanie zniesiona ofiara. Zgadza się? I potem jest napisane, że już nigdy nie będzie wznowiona. Co się stało w połowie siódemki? Siedem na poły. Co się stało? Ile Pan Jezus chodził po ziemi? 3,5 roku. Kiedy umarł na krzyżu, to się stało na Golgocie. Została zniesiona ofiara. Chociaż niektórzy do dzisiaj wierzą w moc tej ofiary, ale została zniesiona. Co jest ciekawe, w następnym wersetach będziemy czytać, że już nigdy nie będzie odbudowany ołtarz. Widzieliście to tutaj w tym słowie? Jest napisane, że po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity, czyli po tym okresie, wiecie, długim, i nic mu. Tutaj to nic mu to jest przetłumaczone jako nie będzie miał niczego, albo inne zdanie mówi, nie za siebie będzie zabity. To chodzi o Jezusa Chrystusa. I to jest okres tej ostatniej siódemki. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym i co się niesamowitego wydarzyło. Zawsze o tym myślę, kiedy mamy wieczerze. Wiecie, to jest niesamowite. Bóg to zapowiedział już wiele, wiele lat wcześniej, na kilka wieków przed wydarzeniem się tego. I dokładnie tak się stało. Następny mamy tutaj napisane w 26 werset, śledzimy drugą połowę. A miasto święte w świątynię splądruje lud przychodzącego księcia jego, zaś kresem powódź i do końca wojna. Kresem powódź i do końca wojna to się spełniło, kiedy Tytus rzymski władca, kiedy najechał na Jerozolimę, zalane, to znaczy Imperium Rzymskie zalało cały Izrael i zresztą cały Bliski Wschód. I zostało splądrowane, zostało zniszczone. To nie stało się od razu po Golgocie. I wiecie, tutaj jest też ciekawostka, że jest napisane, że w 77, a to się stało dopiero 70 lat po Chrystusie, po Golgocie. Dlaczego tak jest? Bibliści tłumaczą to w ten sposób, że język Biblii mówi o czasie tak, że kiedy jest postanowione, to w rzeczywistości, w realności może się stać dużo, dużo dalej. Ale postanowienie się liczy. Pamiętacie taki moment, kiedy w Michałaszu jest powiedziane, że kiedy postanowili, że będą odbudowywać naród, tam jest o dziesięcinach mowa, o tym, kiedy Bóg mówi im, dlaczego się im nie powodzi. I to jest napisane, kiedy postanowili szukać oblicza Bożego, to w tym momencie zaczęło się im powodzić. Zgadza się? Więc Bóg w momencie postanowienia umacnia jakby słowo, dopiero jakby, jak to powiedzieć, uprawomacnia. Taki przykład najprostszy, który mi się nasuwa, to może tylko wyjaśnić to, kiedy Adam z Ewą byli w raju, kiedy zgrzeszyli i Bóg powiedział do Adama, że umrzesz. Prawda? Pamiętacie takie zdanie? Że po prostu grzech to jest śmierć i umrzesz. Czy Adam umarł od razu? Widzicie, jeszcze wiele, wiele lat żył. Więc postanowienie w tym momencie, już nastąpiła śmierć duchowa, ale wykonanie tej śmierci następowało dużo, dużo później. Dlatego tutaj też jest odniesienie do tego, że lud, że woda zaleje, czyli lud zaleje, czyli okupant zaleje Jerozolimę i zostanie zniszczona. Chociaż się to przez 70 lat jeszcze nie stało, to postanowione to było w tym momencie, w tej właśnie tej siódemce, ostatniej siódemce. Rozumiemy to? Postanowienie jest równoznaczne z tym, co się wykonuje dalej. Okej, co tutaj mam dalej napisane? Przychodzącego księcia jego zaś kresem powódź i do końca wojna postanowione spustoszenia. Wiecie, dlatego to jest do dzisiaj wiemy, w jakim stanie jest Jerozolima, świątynia. I nie ma ofiar.
Dlatego, że to jest zapowiedziane i to jest przepowiedziane i to jest, bo nie trzeba ofiary. My o tym wiemy. Amen. Chociaż niektórzy ludzie jeszcze wierzą w te ofiary i ciągle mają nadzieję, że musi być zastępcza ofiara. Ale ta ofiara nigdy się nie stanie, nigdy nie wróci do tego, żeby była składana ofiara za grzech. Bo nie trzeba, bo Chrystus umarł raz na zawsze doskonale. Amen. Sprawiedliwy, święty raz na zawsze oddał życie za grzeszników, za ciebie i za mnie. I my jesteśmy zbawieni. Każdy, kto przyjdzie do Niego, każdy, kto prosi, przyjdzie w pokucie. Każdy, kto otworzy swoje serce i powie, Boże, zgrzeszyłem, jestem grzesznikiem, ale chcę, abyś mnie oczyścił i usprawiedliwił i uczynił swoim synem, swoim dzieckiem. Amen. To się dzieje. Każdy dzień. Wiecie, tysiące ludzi każdego dnia. Jak się dzisiaj budzę rano, mówię, Boże, dziękuję Ci, że dzisiaj miliony ludzi może przyjść do poznania Jezusa Chrystusa i być zbawiony na wieki. Amen. Dzisiaj się to może stać i na wieki zbawiony. Amen. Ostatnia siódemka. Postanowione spustoszenia. I doprowadzi do potwierdzenia przymierza z wieloma na jeden tydzień. Wiecie, to jest też niesamowite objawienie, że przymierze postanowione jest z wieloma. W różnych tłumaczeniach jest różnie, ale Daniel nie umiał tego wypowiedzieć, słuchajcie, bo dla Żydów to było bardzo ciężkie do zrozumienia, żeby poganie mogli być zbawieni, skoro do Mesjasz miał przyjść do narodu wybranego. Ale tutaj jest z wieloma, czyli z nami. Amen? Bóg związał z nami przymierze. Zawarł z nami przymierze. Czy to nie jest cudowne? Trochę posmutnieliście. Ja nie wiem czemu. Ja się coraz bardziej cieszę, wy się smucicie. Chrystus umarł, to jest prawda, ale słuchajcie, On zmartwychwstał. Mam dobrą nowinę dla was. On wstąpił do nieba, posłał Ducha Świętego i jest tutaj dzisiaj z nami żywy. Amen? Musiałem to rozruszać trochę. Halleluja. A w połowie tygodnia spowoduje zniesienie ofiary krwawej i z pokarmów. To, żeśmy powiedzieli przed chwilą. Zgadza się to? Została ofiara zniesiona. Nie trzeba, słuchajcie, powiem to bardzo wyraźnie, nie trzeba, nie należy i nie trzeba żadnej ofiary składać. Jezus Chrystus zapłacił raz na zawsze swoim życiem doskonałą ofiarę. Amen. Wszelki grzech jest zniszczony. Halleluja. Amen. Dlatego też nie ma ołtarza w Jerozolimie, aby składać ofiary, bo nie trzeba. Wywołujący spustoszenie, aż dopełnienie, owszem postanowienie, wyleje się na spustoszącego. Zasłona świątyni rozdarta, nie będzie składania ofiary. Każdy ma bezpośredni przystęp do Boga przez Jezusa Chrystusa. Amen. I to słowo właśnie to o tym mówi. To takie skomplikowane, to mówi o tym, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię jako Mesjasz. Rozpoznało Go wielu. Ci, którzy Go przyjęli, skorzystali z cudownego daru zbawienia Jego. Amen. Natomiast byli ci, którzy Go nie przyjęli, którzy nie przyjęli Go jako Mesjasza, którzy wydali Jego. I taki był plan Boży i tak musiało się stać. Słuchajcie, Bóg to wszystko przewidział. Nie umiem wam tego wytłumaczyć, bo nie rozumiem myśli Bożej, ale rozumiem, że tak musiało być i wiarą przyjmuję, że On jest pełen miłości, kochający dla nas. Dla wszystkich, dla Żydów i dla pogan. Amen. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby naród wybrany, Izrael, przyjął w całości Mesjasza, zostali zbawieni. Niesamowite błogosławieństwo, a my ciągle w grzechu i na śmierć. Popatrzcie, jak miłosierny i niesamowity jest Bóg. Miał w planie każdego z nas, amen, ciebie i mnie. Widział, że nie damy rady. Dlatego posłał Mesjasza dla nas. Dlatego, że oni nie przyjęli, my mamy przystęp do Boga. Amen? Zasłona jest rozdarta. Co tu mamy jeszcze? Zasłona w świątyni rozdarta. To mnie tak niesamowicie cieszy teraz. Nie będzie składania ofiar zastępczych. Ofiarowany raz na zawsze. Doskonały. Miejsce najświętsze, otwarte. Amen? Słuchajcie, dzisiaj możemy przyjść do Boga bezpośrednio. Miejsce najświętsze. Nie musimy przechodzić przez przedsionki, przez sień. Nie musimy przychodzić, żeby coś złożyć, żeby wstępnie się oczyścić. Przychodzisz w miejsce najświętsze przez Jezusa Chrystusa, przez krew Jezusa Chrystusa, przez Jego doskonałą ofiarę. Halleluja. I właśnie zburzenie Jerozolimy było dopiero w 70 roku po Chrystusie. Postanowione na 70 tygodniu. Wiecie, zastanawiają się, obliczają i nie wiem, czy jakieś kalkulatory to wymyśliły dokładnie, czy to można obliczyć.
czy to można tak miarować po tych latach i tak dalej. Ja jestem od tego daleki. Wiecie, bliższy jestem tego, że Bóg ma swój czas, a my jesteśmy Jego w bliskiej relacji. Jak Daniel, który, wiecie, zapisywał te cyfry, przypatrywał się tym cyfrom. Gdybyśmy popatrzyli, teraz jako ciekawostkę powiem, 77, 490 lat, gdybyśmy popatrzyli, to zgadza się gdzieś pierwszy wiek, czyli przyjście Mesjasza, przyjście Chrystusa. I teraz popatrzcie się, chciałbym was zabrać do takiej pewnej historii. Nie jest ona zapisana w nigdzie w Słowie Bożym. Pastor mnie ciągnie stąd, jeżeli będę głosił coś złego. Ale chcę wam tylko powiedzieć moje myśli, a wy się albo utożsamicie, albo powiecie, że mogło tak nie być, albo być. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy 4 wieki przed narodzeniem Chrystusa. Prawie 5 wieków. Biorąc pod uwagę 605, kiedy zostanie wygnani z narodu wybranego. Prorocy wszyscy spisują księgi, zostają księgowane gdzieś na Bliskim Wschodzie, w krajach chaldejskich, w wielkich cytadelach są biblioteki i tam są księgi złożone. I wiecie, teraz mamy rok mamy teraz, wiecie, ten przyjścia Mesjasza, Chrystusa. Pierwszy rok Chrystusa, powiedzmy tak, dobra? Umówimy się, jesteśmy w tym miejscu teraz, wyprzedziliśmy, tak? I teraz tak, na Bliskim Wschodzie są ludzie mądrzy, którzy czytają, którzy piszą doktorat z jakichś prac, którzy kształcą się, astrologowie, którzy oglądają gwiazdy, którzy przyglądają się historii, czytają, co było od początku, czytają księgę, kiedy Józef był w Egipcie, kiedy były proroctwa, rozważają je, co zrobić na przyszłość, żeby było zapobiec jakimś nieszczęściom, co będzie się działo za jakieś 100 lat, co będzie działo się w naszych czasach, co nasze dzieci będą, jak to będzie wyglądać. Słuchajcie, i naprawdę ci ludzie, kiedy szukają w księgach, zdarza się tak, że pewni ludzie idą do biblioteki i czytają księgę Daniela. 77 i przyjdzie Mesjasz, który zniszczy grzech, który będzie księciem pokoju, który raz na zawsze wyzwoli naród od grzechu, od panowania wszelkiego zła. Czytają niesamowite rzeczy i że cały świat oddaje mu pokłon, że wszyscy się skłonią przed nim, że oddają mu pokłon najwyższemu. Czytają te rzeczy i teraz oglądają gwiazdy i słuchajcie, jest rok i widzą niesamowitą gwiazdę na niebie. Co im przychodzi do głowy? 490 lat. A być może w naszym czasie się to dzieje. Słuchajcie, być może właśnie Chrystus przychodzi. Mesjasz zapowiedziany. Oni bardzo trzeźwo patrzyli na te rzeczy. Więc co biorą? Według ich zwyczaju, a taki był zwyczaj na Bliskim Wschodzie, czy na Dalekim Wschodzie, że brali jak najkosztowniejsze rzeczy, jak najdroższe rzeczy, żeby się wkupić, żeby być pierwszy, żeby być tym, który doceni, który odkryje, który wie narodziny największego, powiedzmy na te czasy, mocarza, zgadza się? Bo było imperium takie, było imperium... Wyobraźcie sobie, gdyby na przykład Daniel pierwszy się wkupił, nie musiał, bo Bóg go wywyższył, ale wkupił się w łaskę Nebukadnezara, od razu by był na najwyższym miejscu, prawda? Ale teraz cofamy się, bo Bóg go wywyższył już jako młodego człowieka przez inne rzeczy. Ale teraz wyobrażamy sobie, że ludzie, którzy widzą gwiazdę, widzą, że coś się dzieje, że na niebie, a to świadczyło, że coś się niezwykłego dzieje. Siadają na swoje wielbłądy i podążają. Czytają, że to będzie w Jerozolimie. Inne proroctwa mówią o tym, że to będzie w Betlejem. Dokładnie było napisane. Wyobrażajcie sobie, że przyjeżdżają teraz do Jerozolimy, pytają się, gdzie się narodził ten król. Izraelici jeszcze nie wiedzą o tym, ale ktoś, kto czytał z biblioteki Daniela, wie o tym, że się narodzi król. Możemy sobie tak pomyśleć? I teraz to się nam rozjaśnia trochę. Skąd ci ludzie tam z jakiegoś wschodu się naraz dowiedzieli, że w Jerozolimie, w Betlejem, no gwiazda była, prowadziła, ale kto by wiedział, że w Jerozolimie czy w Betlejem, prawda? A wiedział stąd, że czytali księgi. Czytajmy księgi. Bądźmy blisko Boga. Wiecie, oni może to naukowo, może to dedukowali według swojego zrozumienia, ale rozpoznali i przyszli. I złożyli niesamowite dary. To miało wielkie znaczenie. Gdyby nie było tych darów, to wiecie, to było przeznaczone. Ale nie chcę o tym teraz mówić na inny temat. Co jeszcze innego chciałem powiedzieć? Było wielu ludzi w Izraelu, w Jerozolimie. Z dwóch takich ludzi, moich ulubionych, to jest, jeden ma na imię Symeon. Człowiek.
Sędziwie, człowiek w podeszłym wieku, który przychodzi do świątyni, modli się gorliwie, modli się i oczekuje Mesjasza. Wiecie, że od wielu, wielu lat naród izraelski był mocno uciskany i oczekiwali Mesjasza, oczekiwali Zbawiciela i byli tak spragnieni, bo wiecie, według ich obliczeń, gdyby liczyć lata tak naprawdę, dlatego też nie zachęcam, żeby liczyć tak dokładnie, jak się nam wydaje, bo oni, kiedy obliczyli to dokładnie, to im wyszło 170 lat przed Chrystusem jeszcze. Źle policzyli troszkę. Ale słuchajcie, najważniejsze jest serce tutaj w tym wszystkim, żeby nasze serce było gotowe, aby objawienie przyszło. Bo wiecie, to, co my potrafimy wymyślić, wydedukować, jest bardzo cenne, ale zostawmy to do biznesu i używajmy tego jak najczęściej. Natomiast objawienie bierzmy z nieba. Amen. Czytajmy Pisma, czytajmy Święte Słowo, czytajmy to, co inni napisali i badajmy to, bo to jest mądrość, ale bądźmy otwarci cały czas na objawienie. Przedtem na początku powiedziałem to w odwrotnej kolejności. Daniel miał objawienie od Boga, miał niesamowite wizje, miał niesamowite rzeczy, ale on nie zaniedbał czytania. To musi być w parze. Słuchajcie, te dwie rzeczy nigdy nie mogą być rozdzielone. Miejmy objawienie, miejmy obecność Ducha, ale czytajmy Słowo i badajmy, czy rzeczywiście tak się stało. Zaraz to wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że kiedy jest obietnica, a obietnice są zawarte tutaj. Amen. Co się musi stać następnego? No oczywiście weźmy pod uwagę, że nigdy nie przeczytałeś, bo nie wiesz o tym, że jest obietnica. Może tak być. Ale to, wykluczamy to. Przeczytałeś. Daniel dowiedział się, przeczytał, że 70 lat, a Jezus 68. Więc zaczął widzieć, że czas się zbliża. Jest coś na rzeczy. I zaczął co robić? Modlić się i szukać oblicza Bożego. To jest ważne. Obietnica jest dana od Boga. Mamy, wiecie, niesamowicie kilka tysięcy obietnic w Biblii. Każda obietnica spełni się. Żadna obietnica nie jest rzucona tylko tak, żeby zachęcić lud. Tylko, żeby zachęcić. Każda obietnica Boża, którą Bóg powiedział i która jest zapisana, ona się spełni. Amen? Także te obietnice, które mówi przez proroków i przez tych, których dzisiaj słuchamy, one się też spełnią. Amen? Czytajmy, czy one są zgodne z tym, co jest zapisane. Amen? Amen? Halleluja. Kiedy Bóg mówi przez kogoś, przez usta proroka, mówi, że będzie przebudzenie w Ustroniu, czy to jest obietnica zgodna z Słowem Bożym? Amen? Halleluja, amen. Bo Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy przyszli do upamiętania i do poznania prawdy. Amen? Jest to prawda? Dlatego wiemy, że Bożym zamiarem, Bożym planem jest, aby to się stało. Dlatego daje obietnicę i daje, posyła słowo. Ale co, czy to, że Jezus Chrystus ma przyjść powtórnie, ma przyjść, czy to jest wola Bożą? Czy przyjście Jezusa jest wolą Bożą? Amen. Halleluja. Dlatego módlmy się o to. Wołajmy, przyjdź Panie Jezu. Amen. Bo to jest wola Boża. Chciałbym teraz na koniec zwrócić uwagę na to, że obietnica bez połączenia z modlitwą i z działaniem, to co było też w niedzielę powiedziane w którymś tam zdaniu, nic nie zmieni w naszym życiu. Chciałbym to powiedzieć w innej kolejności, bo to źle może jest powiedziane. Obietnica połączona z wiarą i z modlitwą staje się faktem. Amen? Halleluja. Jak to w naszym tytule jest? Obietnica, modlitwa, spełnienie. Dlatego to jest bardzo ważne. Słuchajcie, dzisiaj z tej lektury dowiadujemy się, że bez modlitwy Boże obietnice zostają złożone w księgarni, w bibliotece, mogą być cenne, niesamowicie wartościowe i mogą być prawdą. Słuchajcie, one są prawdą, te obietnice. Amen? Ale dopóki nie będzie naszego ruchu, dopóki nie będzie połączenia nieba z ziemią, nic się nie wydarzy. Dlatego tak ważne jest, aby być na modlitwie, aby modlić się, kiedy chodzi o ewangelizację, kiedy chodzi o naszych bliskich. Wiemy, że to jest Bożą wolą. Amen? Żeby się modlić. Daniel nas tego uczy. W tym rozdziale to jest niesamowicie podkreślone. Bóg objawia, daje mu objawienie. I słuchajcie, daje Danielowi niesamowitą nadzieję. On się modli o Jerozolimę, a Bóg mu mówi cały świat. Popatrzcie się, widzicie, ile Bóg daje? On nigdy nie daje tyle, ile prosisz. On daje zawsze więcej. Amen? Bo On jest El Shaddai. On jest Bóg, który daje więcej, niż potrzebujesz. On jest takim Bogiem. I takiego Boga dzisiaj chcemy uwielbić na koniec. I chcę, żebyśmy to widzieli, że kiedy Bóg daje obietnice, a wszystkie, które są zapisane, są dla ciebie. Amen? Kiedy ktoś złoży testament i podpisze go, że to jest dla ciebie i złoży dla ciebie, to wszystko, co tam jest zapisane, możesz skorzystać z tego.
Nie musisz, ale możesz. Zrób to. Amen. Dlatego wiemy już, jaka jest droga. Jak Bóg objawił Danielowi, co się wydarzy w przyszłych rzeczach, my już dzisiaj jesteśmy świadkami tego i powiem tak jeszcze więcej, jesteśmy uczestnikami tego cudownego dzieła. Amen. I dzisiaj przed nami jest czas, kiedy ziemia, kiedy ten świat, kiedy nasze okolice, nasze miasta mają być przesączone, zewangelizowane. Każdy ma usłyszeć o Jezusie Chrystusie. To zapowiedział Jezus. Amen. Kiedy odchodził, mówi, każdy usłyszy o Jezusie. Ja wierzę, że żyjemy w czasie, kiedy każdy będzie mógł słyszeć Ewangelię. Amen. Halleluja. Ten rok się dobrze zaczął, więc chciejmy kontynuować, nie zadbajmy modlitwy. Módlmy się gorliwie, módlmy się z zapałem, módlmy się przypominając Boże obietnice, módlmy się zgodnie z wolą Bożą. Halleluja. Nie musimy, wiecie, naprawdę wymyślać czegoś, czego Bóg nie powiedział, bo to nie ma sensu. Ale jest tyle obietnic, które naprawdę mogą zawrzeć wszystko, czego potrzebujesz, czego chcemy, czego potrzebujemy. Amen. Skupmy się na tym, na nich i wołajmy. I wołajmy. Halleluja. Ja tylko powiedziałem kilka przykładów, ale słuchajcie, to jest bardzo, bardzo szerokie. Ja mam takie kilka wniosków zapisanych. Jeśli pragniemy widzieć wielkie dzieła, na przykład przebudzenie, Boże przebudzenie, musimy odkryć Jego obietnice. To jest pierwsza rzecz, odkryć Jego obietnice, ale bardziej chciałbym, żebyśmy odkryli moc i siłę modlitwy. Jaka rola ma nasze zadanie, jaka jest modlitwa. Amen? Naucz się modlić, zacznij się modlić, zamknij drzwi za sobą i zacznij się modlić. Wyeliminuj to, jeżeli diabeł przyjdzie, a przyjdzie i powie ci dla wielomówności, to ty nie będziesz wysłuchany. Chciej go wyrzucić za drzwi, bo tam jest powiedział, zamknij drzwi, dlatego powiedz mu, tam jest twoje miejsce, jestem sam przed Bogiem i tylko z Nim. I chcę dla Niego mówić teraz. Amen. A kiedy On przyjdzie, kiedy będziesz się modlił tak jak Daniel, kiedy będziesz przytłoczony czymś, kiedy będziesz cokolwiek przeżywał w tej modlitwie, to Bóg przyjdzie z objawieniem i pokaże ci, co zrobi. Amen. Popatrzcie się, przyleciałem. Przyleciałem. Jeżeli modlisz się z Jego wolą, kiedy modlisz się zgodnie z Jego obietnicą, On pośle anioła i On przyleci, żeby cię wzmocnić, posilić. Halleluja. Amen. Halleluja. Wiem, że już nie możecie usiedzieć, bo modlić się chcecie. Halleluja. Ale muszę to dopowiedzieć, że to jest bardzo ważne i kluczowe, żebyśmy wiedzieli, jak się modlić. Żebyśmy umieli przyjść do tronu, żebyśmy umieli się modlić. Halleluja. Amen. Dlatego to jest zachętą mojego dzisiejszego zwiastowania. Najbardziej, co chciałem powiedzieć, to jest to. Wizje objawienia przychodzą, gdy się modlisz. Gdy dociekasz w modlitwie. Słuchajcie, to jest prawda. To jest niesamowite. To, co powiem teraz, to jest, kiedy się modlisz, kiedy jesteś w zapale, kiedy jesteś w takim, wiecie, boju modlitewnym, kiedy walczysz i zależy ci, kiedy modlisz się, to wtedy przychodzi objawienie. Nie wiem, czy u was też, ale w moim życiu tak jest. Kiedy poświęcam Mu wszystko, kiedy chcę usłyszeć, kiedy chcę być, kiedy modlę się zgodnie z Jego wolą, kiedy wydaje mi się, że wszystko mam, że wiem wszystko i chcę tylko Bogu przedstawić, pobudzić do działania. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, pobudzić do działania Boga, serce Boga. Wtedy On przychodzi, daje mi obraz. Wtedy przychodzi objawienie. Zacznij w to chodzić. Zacznij modlić się w taki sposób, aby Bóg przychodził. Powiem wam, że nie ma lepszej modlitwy, nie ma lepszego miejsca. Miałem takie miejsca w moim życiu, kiedy byłem tak zgoryczony, rozpaczony, że w tej modlitwie myślałem, że albo tutaj padnę, albo tutaj będzie zawał, albo po prostu wyjdę z odpowiedzią. I wiecie, wtedy przyszła odpowiedź, wtedy przyszło objawienie, przyszła wizja. Bóg nigdy nie zostawi cię w takim stanie. On zawsze pośle anioła, przyjdzie. Halleluja. I przyszło rozwiązanie. Słuchajcie, nie takie rozwiązanie, jakiego czekałem. Było dużo lepsze. Jest jeszcze wiele modlitw, które się modlę, walczę, modlę się i wiem, że przyjdzie rozwiązanie. Przyjdzie, bo mam obietnicę. Halleluja. On ma dobre myśli o tobie, nie o niedoli, ale o pokoju. Tam jest na tej tablicy napisane, czytaliśmy to. Dokładnie Bóg ma takie myśli. Wiecie, od tego czasu On się nie zmienił i niczego ze swojego zdania nie zmienił. Ciągle jest tym samym Bogiem. Tu zależy od nas, od ciebie i ode mnie. Kochani, módlmy się. Mamy jeszcze kilka dni do soboty, kiedy będziemy jechać do Krakowa. Ci ludzie chcą być szczęśliwi. Bóg chce ich zbawić i to zrobił już 2000 lat temu na Golgocie. Amen. Zasłona jest rozdarta. Ofiary nie trzeba składać w Jerozolimie. Ofiara jest złożona raz na zawsze. Złożył ją Syn Boży. Halleluja, Jezus Chrystus, za co chcemy Go uwielbić za chwilę. I do tego was chcę zachęcić. To jest to, co chcę wam powiedzieć. Obietnica, modlitwa i spełnienie. Bez jednego z tych rzeczy nic się nie stanie. Amen.